Baterię naładować muszę, ale pierwsze ujęcie spróbuję zrobić właśnie aparatkiem. Muszę się też przyzwyczaić, że trzeba patrzeć w kamerę. Po prostu. Zobaczymy. Gdzie się go wyłączę? Nie. Blisko. Sprawdzanie światła, sprawdzanie numer 2. Nie wiem, przekręciłabym trochę ten... No... wizjerek, bo się na was nie patrzy, tylko w wizjerek. Nieumalowana, niewycerowana, nic się nie dzieje, umęczona. Ale patrzę, jak działa, w jakim świetle. No, będzie bardzo ładnie widać. Będzie bardzo ładnie widać, bo jeszcze jak wezmę sobie, wkręcę go na ten, na statyw, to naprawdę idealnie. Super. No tak, a ja tutaj wypróbowuję dalej aparacik. Teraz trochę na statywie. Też ma ładne zasięgi, tak wiecie, trochę w podgląd patrzę, żeby zobaczyć, jak te zasięgi wyglądają, w sensie, czy mnie widać, czy mnie wyostrza, czy kotecka widać. Kotecek już na kolanach, bo zaczęłam mówić. I nawet w takim, powiedziałabym, zaciemnieniu fajnie to wygląda. Podoba mi się. No, powiem szczerze, leciutki, fajny sprzęcik. Ręka nie boli. Można trzymać, można do was rozmawiać, muszę się tylko nauczyć w ten wizjer faktycznie patrzeć w obiektyw, a nie w podgląd, bo trochę tak jakbym patrzyła do góry. Ale to się nauczę. Why not? A tutaj z tyłu za mną wszystkie moje dzienne sprawy. Z tyłu za mną, tak jak siedzę, robiąc, tak siedzę w zasadzie, robiąc vlogu mas. Ładnie mnie monitor oświetla, powiem wam. Można będzie tutaj nagrywać nawet. Sami rękę liżę. Sami kot rękę liżę. No to właśnie takie koty. Ale słuchajcie, bardzo fajnie ten aparacik. Leciutki, ręka nie mdleje. Znaczy trochę mdleje, ale nie przesadzajmy. Teraz widać mój make-up. Tu jestem dobrze oświetlona. Ładnie to światło wygląda. Bardzo. Sorry, że ja tak cały czas pogląd, ale tak od... Tak mówię, że sobie tak sprawdzam i sprawdzam. No super jest. Podoba mi się. No właśnie tak się vlog zacznie. Znaczy, jutro będę normalnie nagrywała, a dzisiaj jeszcze tutaj troszeczkę szaleję w światłach różnych. Monitor bardzo mocno daje światło. To mi się też podoba. Super. No i muszę się namacanta wyuczyć wyłączania. Hej ho, witajcie w kolejnym vlogu. Próba aparatu numer 100. Kot już usłyszał, że rozmawiam i tutaj przyszedł. Jest taki, wiecie, bardzo pochmurny dzień, natomiast ja widzę, że ten aparat, znowu będę trochę podglądała, ale widzę, że ten aparat bardzo ładnie wyłapuje światło i naprawdę jest w kadrze jasno, o dziwo, więc fajnie. Z drugiej strony troszeczkę padał śnieg. Kot się zdziwił, bo dawałam mu jedzenie, a on ma miseczki na oknie i lecą takie duże płatki śniegu. Ono tak zamiast jeść, to w to okno i tak patrzy, co się dzieje, to właśnie płatki śniegu. Ja już się powolutku ubieram z takiego podomowego no luku YouTube wpływa. Z podomowej wygody powolutku się ubieram i za moment wychodzę, jestem umówiona z Sylwestrem na akcję poza domem, mieszkaniem. Zobaczycie, co i jak. A czy tego wam akurat pokazać nie mogę. Ale kiedyś zobaczycie. Także lecimy akcjować. No i co, odezwę się jeszcze dzisiaj na pewno, bo będę wypróbowywała sprzęcik do vlogowania. Dokładnie tak. I trzy pary skarpetek są, razem z kotem oczywiście, przecież inaczej się nie da. I teraz sobie wybieram... Może te mniej świąteczne, zaczniemy od tego, a bliżej świąt będziemy w bardziej świąteczne skapsy się ubierać.
Także kot wybrał. Kot ma depresję. Dziunia. 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 Dziunia, ty depresyjny kocie. O. O tak. O tak. Tak. Kot uwielbia. Tak, po brzusiu najbardziej. Po brzusiu. Dobra, to ja zakładam świąteczne skarpety. Hej ho, wypróbowujemy nowy sprzęt. Tam, gdzie stała lustrzanka. Zobaczymy, czy się da nagrywać. Słuchajcie, śnieg pada. Za ciekawe to nie jest. My jedziemy. Mam nadzieję, że się to trzymie. Trzymie się. Dobrze, czyli jak zwykle vlog car. Car vlog. Można uskutecznić. Nawet się może lepiej trzymie niż lustrzanka, bo lżejsze i się lepiej przykleiło. Poczekajcie, bo tu jakiś koreczek drobny. A ja po... A ja krzywa jestem. Ale jadę po Sylwestra. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj załatwić. Stopni jest jeden stopień, więc śliskawicka będzie. Śliskawicka jest. Ale dajemy radę. Strasznie przy ośrodku dużo samochodów. Coś przypuszczam, że jakieś chrupska się czepiają. Coś tak. A mamy jaki dzień? Wtorek. No. Ludzie chorują, załatwiają przy urzędach samochodów, przy ośrodku samochodów. Mnóstwo tego, mnóstwo. Ale trudno. Trzeba dojechać. Ja też taka wyjęta z kontekstu trochę jestem. Zimno, zimno, do domu daleko. I mokro na drogach. Słuchajcie, mokro. Nie za fajnie. Co zrobić? Fajnie się nagrywa. Malutki aparacik. Ładnie się trzyma, widzę. Naprawdę. Można nagrywać car vlogi. Dobra. Wow. Pies na pasach, wszyscy hamują. Zdarza się. Ja mam tu pod niego podjechać, bo matka, jeszcze lusterko mam niewytegowane. To za wygodnie. No to zimą tak jest, że jak się wsiada do auta, to tak, to nie tak działa, to nie tak działa, tamto nie tak działa, wszystko nie tak działa. Jakoś tak dziwnie. No ale... Jadymy. Tu mnie wariat wyprzedził przez trzy pasy. Zostałam w kolejce i tak musi stać. Tak to jest, czasem się nie opłaca. Ruszysz, ruszyć nie potrafi pod górkę. Naprawdę. Życie. Przejść przez trzy pasy, tak, ale pod górkę nie. Fajny jest obraz, słuchajcie, tak patrzę. Podoba mi się. Taka jestem zwariowana. Sprzętowo, ale teraz w każdych warunkach będę patrzyła, jak nagrywa. Potem i tak to na filmie tak naprawdę się zobaczy, jak to wygląda. Ale już sobie w podglądzie mogę trochę popatrzeć. Dobra, jest, mamy parking naszego Sylwestra. Mam być na parkingu, ale to chyba objadę. Kółko. Pod klatkę mu podjadę, niech ma. 3 minuty do spotkania. To akurat
sumie zadryndać ten jego. Ale się umówiliśmy na godzinę, to powinno zadziałać. To sobie tu poczekam. Nawet nie wyłączam auta. Niech ten się nagrzewa. Może tylko wezmę torbę tak z boku, żeby się zmieścił, bo to znowu jakąś wielką torbę mam. Chciałam wziąć małą, ale nie wyszło. No słuchajcie, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Także ja się wyłączam i odezwę się później. Poczekam chwilę. Może się auto lekko rozgrzeje. Dokładnie tak. Hello! Magia telewizji. Nagrywam, bo Sylwester klucze robi. Zniszczony był klucz, ale już działa. Na szczęście. Tak, nie pokazuję Sylwestra, tylko stół, ale to tak. Orosia, dokładnie. Nadszedł czas na świąteczne gazetki znowu. Mam coś z Kauflandu, ale patrzę, że jedzonko na razie. Pieczary. Jakieś takie rzeczy. Coca-Cola, napoje, jedzenie, jedzenie. Świąteczna szata graficzna, karpie. I ryby. Oliwki. Oliwki to ciekawostka. Czyżby było samo gotowanie? O nie, są na przykład gwiazdy betlejemskie. Z polskich upraw. Ale podobno trujące dla zwierząt, więc ja tutaj nie będę zapodawała gwiazdy. O, jakie takie ze śliwką jakieś potrawy. I Mikołaj w świątecznym sweterku. Te świąteczne sweterki. Moda z Ameryki przyszła. I jest jak jest. No samo jedzenie Kaufland. Kaufland, czy jakaś strefa prezentowa tutaj zaistnieje? Czy niekoniecznie? Śliwki w czekoladzie. To pychota. O, tu mamy jakieś farby do włosów, perfumy, środki czystości. Takie mało prezentowe środki czystości. No teraz sprzątanie przed świętami. Zapomniałam. Garnki. O, te zaparzacze do kawy są fajne. Rajstop, jakieś samochodziki. Kołdra. Tu mamy jakieś zestawy. Fajna szklanka. Szklanki, kieliszki, sztućce, zabaweczki i ozdóbeczki. Wszędzie są podobne. Także szału nie ma. Jakieś reklamy. 50% taniej. O, to też nic ciekawego. No dobra, ta świąteczna gazetka nie powaliła mnie na nogi ani na łopatki. Hej ho, ja już jestem w domu. Sprawa nie została załatwiona. Jedyne, co zrobiliśmy takiego konstruktywnego, to jest to, że podłączyłam aparacik do Wi-Fi do komputera. Ale słuchajcie, zawód jest, bo na starym komputerze mam Movie Maker, a teraz już Movie Maker don't exist i robi się w jakimś innym programie, gdzie nie mam panowania nad ścieżką dźwiękową w ogóle. To jakiś taki, znowu utrudnili życie. Będę i tak musiała obrabiać na starym komputerze, a aparat pod Wi-Fi nie chciał się podłączyć pod stary komputer i to tak wszystko legło. Cały szczwany plan legł, w gruzach był. No nic to, będziemy kopiować z karty SD, też się tak da, więc trudno. Ale to tak jak mówię, nie jest za sympatycznie, bo no nie ma Movie Makera, nie mogę go zainstalować na tym nowym. Trudno, trudno, no taki problemik. Jest szaro, buro, ponuro, słuchajcie, jest niefajnie, chlapa, śnieg pada, od razu się topi nieładnie, a jestem tak śpiąca, że zaraz chyba idę w drzemkę na 5 minut, żeby potem konstruktywnie robić nasze rytualne vlogmasy i w ogóle wszystko. Także taki plan mam.
i robimy unboxing przesyłki Christmasowej od Katki. Przede wszystkim to Wam pokażę, jaką będę miała piękną pamiątkę. Hihi, ze spotkania we Wrocławiu z Katką właśnie. Taką będę miała cudną. A ponadto piękne pudełeczko. I tak wszystko ładnie zapakowane. Ręczna robota rodzinkowa miała być. Jest bardzo fajnie. Także co my tu mamy? Mamy dwa. O, będę miała całe to. Super żadanice. Super żadanice Mikołaje. Dobrze, że podwójnie, bo to podwójnie to zawsze wiecie. Większe. Coś tu szumi. A, jakieś ziarenka. Super są. Super są. I tu mamy drugiego gościa, a potem to wyjmę, żebym tu nie miała całego łóżka w sianie. Piękną świecę. Proszę bardzo, zapach czekoladowy. Czekoladowy. Pięknie zapakowane świece. Ale jaka piękna kokarda. Super. I, a to wieńce. Wieńcolistki. Ślicznowate. Matko, jakie duże. A to na zdjęciu to mniejsze wyglądało. Zobaczcie, jakie ładne. Nie wiem jeszcze, jak to założyć. Ale zaraz sobie to jakoś ogarnę. Super. Dzięki bardzo. Już słuchajcie, ogarnęłam. Ogarnęłam. To się tak przesuwa i tutaj można regulować długość. Może być bardziej wiszące, bądź mniej wiszące. I właśnie bardzo mi nawet będzie do tego granatowego tutaj, myślę, pasowało. Tak mi się wydaje. Ślicznie wygląda. Ładnie, ładnie. I zważajcie na lotopisz na mojej głowie, ale tak. Próbuję Was wyłączyć. Cały czas się uczę aparatu. I dotarły też już kadzidła z taką bardzo fajnie, bo ręcznie wypisaną gwiazdką, kartką z dewocjonaliów. Kadzidła, które będę po swojemu tutaj energetycznie dziabać, ale również powstanie z nich. Jeszcze tutaj mam w domu kilka rodzajów, których użyję do mieszanki oczyszczającej noworocznej, więc będzie się zadziewał rytuał noworoczny. Ten rytuał będzie polegał na tym, że zamawiacie ingrediencje, a potem wspólnie go wykonamy. No, dokładnie tak. Także jak będę miała wszystko gotowe, to zapewne Was po prostu powiadomię na stronie mojej. Tak.